Siemanko, tutaj Błażej Danielewicz ze strony stringartpolska.pl. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną refleksją, a także udzielić wskazówek, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, w jaki sposób zredukować stres, napięcie, ogólnie jak nie przejmować się za bardzo przed występem w telewizji, w programie typu śniadaniowego. Całkiem niedawno, w maju 2021, miałem przyjemność opowiedzieć o mojej pasji, czyli o sztuce nici, w programie Dzień Dobry TVN, co zostanie ze mną na pewno do końca życia. Rok temu, bez doświadczenia, które nabyłem nagrywając dla Was wideo, na pewno byłoby mi dużo ciężej poradzić sobie z tym występem. Nie jestem pewien, czy ta warstwa prezentacji tego, czym się zajmuję, przebiegłaby tak gładko. Natomiast po nagraniu ponad 50 wideo, w których opowiadam o tym, czym się zajmuję, w jaki sposób tworzyć obrazy w stylu string art, a także udzielam odpowiedzi na pewne pytania. I było mi na pewno dużo łatwiej, ponieważ troszkę oswoiłem się z kamerą. Nie znaczy to jednak, że stres mi nie towarzyszył. Towarzyszył, był oczywiście ogromny, ale taki bardziej motywujący jak przed arcyciekawym zadaniem. Dlatego już przed występem, w zasadzie od razu, kiedy dowiedziałem się, dograłem szczegóły z produkcją, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób przygotować się tak, aby sam wyjazd do Warszawy, ponieważ zaplanowaliśmy sobie wcześniej 2 dni wycieczki przed samym wystąpieniem, aby zorganizować to w taki sposób, by wiązał się dla mnie z jak najmniejszą ilością dodatkowego napięcia. W końcu dla osoby tak niedoświadczonej jak ja w występach telewizyjnych sam udział jest już potężną dawką emocji. Więc od czego zacząć? Przede wszystkim zaplanuj sobie wyjazd w taki sposób, aby nie wiązało się on ze stresem związanym z logistyką. Mam na myśli tutaj, aby miejsce, w którym zatrzymasz się spać, było dość blisko miejsca docelowego, oraz abyś znał drogę, którędy dotrzeć do miejsca nagrania. Jest to o tyle ważne, że tuż przed nagraniem rano może zdarzyć się coś, czego nie przewidzimy, jakaś drobna naprawa odzieży, typu zerwany guzik, pęknięty szewek itp. Więc może się zdarzyć, że będziemy tam jechać na ostatnią chwilę przed wystąpieniem. Więc warto oszczędzić sobie tego stresu, który całkowicie może rozbić całe to nasze mentalne przygotowanie przed programem. Jeżeli macie taką możliwość, to serdecznie polecam również zabranie ze sobą rodziny lub przyjaciela po to, aby nie spędzić zwłaszcza tej ostatniej nocy przed samym nagraniem, ponieważ zakładam, że nie jedziemy na partyzanta na ostatnią chwilę rano. Mówię tutaj o osobach takich jak ja, które w telewizji być może pojawią się jeden max 2 razy w życiu. Więc trzeba się bardzo postarać, aby ten występ nie wiązał się z kompromitacją. Oczywiście tutaj puszczam oko, ponieważ sama decyzja o występie w telewizji jest już według mnie najwyższym szczytem odwagi, dlatego nie powinna ona wiązać się z żadną krytyką. Ja zawsze podziwiałem osoby, które wybrały się do telewizji i nawet 3 czy 4 lata temu w życiu bym nie pomyślał, że będę mógł pokazać coś tak interesującego jak moja sztuka string artu szerokiemu gronu odbiorców. Równie istotną poradą jest to, aby po prostu się nie obiadać przed występem, ale też, aby koniecznie coś zjeść. Nawet jeżeli nic nie chce Wam przejść przez gardło, a ostatnie wystąpienie, jakie mieliście, to była szkolna akademia na koniec gimnazjum czy podstawówki, to naprawdę, chociaż skibkę chleba, ale nie można zostawić żołądka, który będzie bardzo ściśnięty stresem wywołanym kamerą, pustego, po to, aby nie sprawiało to później problemów i nie rozpraszało nas. Jeżeli planujecie dłuższy pobyt w tej miejscowości, w której odbędzie się nagranie, to również polecam Wam, aby wypełnić sobie ten dzień atrakcjami od góry do dołu, po to, aby nie było czasu na stres. Ja dokładnie tak zrobiłem, jadąc do Warszawy, zaplanowałem sobie do zwiedzenia razem z żoną i z moją córeczką Małgosią kilka atrakcji, które wiedziałem, że wypełnią nam calutki dzień i dzięki temu nie będę miał czasu na stres, na zastanawianie się, po prostu pilnowanie dziecka i dbanie o to, aby czas spędzony był fajnie i ciekawie. Nie mamy czasu na to, aby się przejmować.
Na koniec zostawiłem najcenniejszą według mnie wskazówkę, czyli to, aby nie nastrajać się na konkretne pytania, aby nie układać sobie w głowie rozmów. Wiem, że to nie jest łatwe. Mi akurat improwizacja przychodzi dość prosto. Nie jestem mistrzem, tylko po prostu odnajduję się w tych codziennych sytuacjach, więc wiedziałem, że będąc przed kamerą, jeżeli nie spękam, to również będę potrafił opowiedzieć w sposób ciekawy o tym, co robię. Zwłaszcza, że jest to moja pasja, jest to przygoda życia, która trwa już od 6 lat. Więc myślę, że mało kto byłby w stanie powiedzieć o tej technice i o mojej przygodzie z tą techniką po prostu tyle, co ja. Mam nadzieję, że jeżeli planujesz występ w telewizji, to wideo chociaż w małym stopniu okaże się dla Ciebie przydatne. Bazuje ono na moim doświadczeniu z tego roku przed występem Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadałem o mojej pasji, czyli o sztuce nici, znanej jako string art. Ja jestem Błażej Danielewicz, na stronie www.stringartpolska.pl możecie znaleźć więcej informacji o tym, czym się zajmuję, o obrazach, które tworzę z nici, a także poczytać bloga czy zrobić zakupy w sklepie rękodzielniczym. Zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Postaram się tutaj dzielić moim doświadczeniem związanym nie tylko ze sztuką nici, ale także z tą warstwą przygotowania różnych materiałów, desek, a także doświadczenia, które zebrałem w czasie tych występów, które ostatnio miały miejsce. Serdecznie pozdrawiam i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Pozdrawiam, cześć!